Okej, to pytanie pierwsze. Dawaj. Powiedz mi, bo wielu ludzi w Toruniu zastanawia się, czy no, chodzą słuchy takie, że chcesz w Toruniu wystartować w przyszłym roku na prezydenta miasta. To niezły słuchy, ciekawe. Wyślij mnie tam, gdzie to mówią, to z miłą chęcią sam posłucham. Nie, nie mam takiego zamiaru, ale z miłą chęcią postudiowałbym w Toruniu tak jeszcze z 2 lata sobie. A jaki kierunek byś postudiował? A nie wiem, obojętnie. Obojętnie. Wiesz, jak to jest ze studiami. Na studiach ja się uczyłem życia przynajmniej. Nie, piękne miasto, fantastyczne, kurcze miejsce, bardzo jestem, jest to jedno z moich ulubionych miast. A powiedz mi, bo jeszcze to jest zastanawiające, bo wielu ludzi się pyta, z czego jest zrobiony twój żółty sweterek? To jest bawełna, nie wiem, nylon, no... Nie, ja mam, wiesz co, ale jest to prawdopodobnie wełna, ale podejrzewam, że jest tam domieszka jakiejś magicznej substancji, nie wiem, może to są konopie? Z tego też się szyję. Powiedz mi, jak słyszysz Toruń, nazwę miasto, to z czym ci się kojarzy? Pierwsze skojarzenie? Że tak powiem, podaruję sobie Kopernika i pierniki. Mi naprawdę kojarzy się ze sprowadzeniem pojedynku kabaretowego Toruń-Bydgoszcz, który był dla mnie wyzwaniem naprawdę. Miałem tam stresa i w ogóle to był taki specyficzny dla mnie, że tak powiem, prowadzenie specyficzne z Piotrem Bałtyczykiem na żywo i to w dwóch różnych miastach i tak, no wtedy miałem spinkę. A skoro już miałeś styczność z toruńską publicznością, to co możesz o niej powiedzieć? Jaka jest toruńska publiczność? Super właśnie, u mnie było, gdyby nie oni, to bym tam wymiękł na tej scenie, na tym rynku. Ale bawili się rewelacyjnie, byli gotowi do interakcji, do po prostu słuchali, byli zaciekawieni. Bardzo fajna sprawa. Lubię to.